serdecznie, Tomasz Szwed, Klub Sportowo-Turystyczny Włókniarz Chełmża. Już w tym roku czeka nas gruntowny remont całego obiektu, a w tym momencie zapraszam do środka, pokażemy, co zrobiliśmy do tej pory. Dzień dobry, nazywam się Maciej Zdrojewski. Chciałbym pokazać wszystkim mieszkańcom miasta i okolic, jak wygląda nowo stworzona siłownia. Pracowało przy niej kilkanaście osób przez okres 3 miesięcy i myślę, że wykonaliśmy kawał ciężkiej roboty, szczególnie, że kiedyś była tutaj stara stolarnia, którą zaadaptowaliśmy na siłownię. Efekt naszej pracy. Dziękuję. Dziękuję. Siłownia, w której się znajdujemy, jest spełnieniem marzeń naszych, jak również naszych zawodników. Dzięki kilkumiesięcznej pracy wielu osób zaangażowanych w nasz klub, efekty widać tutaj w tle. Każdego dnia nasi zawodnicy tutaj właśnie ćwiczą w standardowy sposób, robiąc siłownię, robiąc ćwiczenia siłowe takie, jak są w każdej innej dobrze wyposażonej siłowni, a wieczorami sala służy do zajęć z crossfitu dla dorosłych mieszkańców naszego miasta. Co to jest takiego crossfit? Generalnie definicji crossfitu moglibyśmy wymienić sobie przynajmniej kilka. Najprościej mówiąc, crossfit są to ćwiczenia ruchowe, które tak na dobrą sprawę znane są od zarania dziejów. Generalnie chodzi o to, aby w ćwiczeniach tego typu wykorzystywać jednocześnie jak najwięcej partii naszego ciała. Także są to ćwiczenia wielostawowe, treningi są stosunkowo krótkie, ale za to dość intensywne. Oczywiście wszystko zależy od możliwości osób, które w tych treningach biorą udział. Fundamentalne, ulubione ćwiczenie wielu osób, a przez wielu znienawidzone, czyli tak zwane burpees, po naszemu, w naszym slangu tak zwane pingwinki. To nic innego jak wojskowe ćwiczenie padnij, powstań, czyli wykonujemy najpierw przysiad, wyrzucamy nogi za siebie do tyłu, kładziemy się na podłodze, bądź też wykonujemy pompkę i powstajemy jednocześnie, można zrobić wysył z klaśnięciem na głowę. Kolejne ćwiczenie, do którego wykorzystujemy specjalne liny o średnicy 40 mm. Tutaj akurat możemy wykorzystywać je albo do przeciągania liny w parach, albo do wymachów liną przed sobą. Także tych ćwiczeń też jest przynajmniej kilka, których wykorzystujemy akurat właśnie tą linę. Następne ćwiczenie z użyciem skrzyni crossfit. Jeśli umiejętności pozwalają, wykonujemy naskok na skrzynię wyprost i albo zeskakujemy, albo schodzimy, bądź też jeśli osoby są w grupie początkującej, po prostu wchodzimy na skrzynię, wykonujemy następnie wyprost i schodzimy ze skrzyni. Kolejne ćwiczenie crossfit z użyciem worka bułgarskiego. Ćwiczeń z workami bułgarskimi też można wyróżnić przynajmniej kilka. My na razie stosujemy tutaj klasyczne przysiady z workiem zarzuconym na barki, bądź też wymachy takie zapaśnicze z workiem krążenia i tym podobne. I jedno z ciekawszych ćwiczeń, do których używamy odważników kettlebells, czyli właśnie taka żelibna kula z rączką, też odważniki, które znane są od bardzo, bardzo dawna, aczkolwiek w ostatnim czasie zyskują na nowo ogromną popularność. Tutaj zaprezentujemy taki klasyczny swing, czyli po prostu
taka forma przed siebie.